Witajcie na moim kanale Maja 300. Dzisiejszy filmik jest to kolejny filmik makijażowy i jest już, z racji tego, że już jest jesień, to dzisiaj zrobię sobie jesienny makijaż. Taki w tonach pomarańczowych, czerwieni, wiecie, taki typowo jesienny. Jeśli Wam się taki filmik spodoba, pamiętajcie o zostawieniu łapeczce w górę. Staram się nad tymi filmami, aby Wam się podobały i jak najlepiej wychodziły. Was na mojego Instagrama, tutaj Wam się wyświetli nazwa. Zaczynamy! Okej, a więc jako bazę sobie nałożyłam taki krem z Nivea Care. Jako podkład nałożę sobie podkład z Miss Sporty Perfect to Last 24 godziny. Podkład nałożony. Teraz przechodzimy do korektora. Korektor z Catrice Camouflage, już bardzo dobrze powinniście go znać na moim kanale, bo się często tutaj przejawia. Nałożę go sobie na wypryski i pod oczy. Okej, podkład i korektor mamy z głowy. Teraz przejdziemy sobie do pudru. Puder nałożę sobie taki z Max & More Compact Powder Matte z Action. Kosztował 4,39, a jest, mi się genialnie sprawdza. Genialnie matuje i co? Jeszcze powiedzieć. Tutaj biorę sobie pędzelek teraz. A w ogóle daję znać, że w tym roku na 100% się pojawią jakieś vlogmasy. Nie wiem, czy to mi się uda codziennie robić, czy tak jak tam było w tamtym roku. Ja po prostu tam zaczynałam chyba od połowy dopiero, bo już się luźniej robiło w szkole. Ale codziennie Wam otwierałam na Instastory z okienka, bo miałam w tamtym roku kalendarz z Makeup Revolution. W tym roku chyba nie chcę stawiać na tą samą markę, abym nie miała toaletki przepełnionej tą marką, tylko chcesz też poznawać inne firmy. I dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby na przykład to było takie filmiki, nie vlogmasy, czyli vlogi, tylko filmiki tematyczne, na przykład, nie wiem, moja pielęgnacja albo coś w tym stylu, tylko vlogi po prostu. Dobra, teraz czas przejść na bronzer. Bronzer sobie nałożę z Revolution, taki z kalendarza dentowego, jak już mówimy o tym. Dobra, więc teraz przechodzimy do różu. Róż również z kalendarza adwentowego, z Makeup Revolution. Ogólnie bardzo lubię tą firmę kosmetyczną. Moim zdaniem są kosmetyki w odpowiedniej cenie za dobrą jakość, więc no. Nałożony. Tak. Teraz nałożymy sobie rozświetlacz. Myślę, że jest ok. Dobra, teraz przechodzimy do brwi. Okej, brwi zrobione, teraz przechodzimy do oczu. Okej, więc sobie na oczy jako bazę nałożę taki też z Revolution. Taki bazę.
I tak, sobie wymyśliłam jakby, no to już oczywiście przyjdziemy do cieni, że sobie zrobimy takie przejście od czerwonego do pomarańczowego i pomarańczowy trochę będzie w żółty przechodził. Z palety z Revolution Pro użyję sobie cienia o nazwie Unruly, o tego cienia. Kącik zewnętrzny. Teraz z tej samej palety, co przed chwilą mówiłam, nałożymy sobie cień ciemniejszy. Kącik też również tutaj, żeby tak wiecie, zaciemnić, podkreślić ten kącik. Teraz weźmiemy sobie trochę pomarańczu i od najciemniejszego do najjaśniejszego i potem myślę, że przejdziemy trochę jedną taką może cienką warstwę nałożę żółtego i potem już złoty. Będę używać paletki z Allegro, tej dużej mojej, już ją pewnie kojarzycie. Teraz przejdziemy sobie do jaśniejszego pomarańczu. I teraz nałożymy sobie żółty i potem złoty. Teraz myślę, że sobie nałożymy ten, co mówiłam. Ten, co mówiłam, cień, czyli taki złoty właśnie. Coś w tych tonach. Ok, więc wyblendowane, zrobione cienie. Teraz zostały nam jeszcze rzęsy. Rzęsy sobie robię Pump Up z Lovely. I jeszcze tutaj będę musiała trochę wyrównać sobie tym, ale za chwilę to zrobię, jak, bo może mi się jeszcze gdzieś wyjechać tusz i tak dalej, żeby mogła to korektorem już na spokojnie wszystko zakryć. Zaprezentuję makijaż oczu. Zastanawiałam się, czy nie dodać tu jeszcze eyelinera. Ale myślę, że to jest, już tak wystarczy. Więc oczy skończone. Teraz nadszedł czas na usta. I tak, mam trudny wybór, bo nie mam jaką pomadkę nałożyć. Z jednej strony bym chciała brązową, a z drugiej strony może coś w czerwień. Nie wiem. I się właśnie zastanawiam. Chyba nałożę jednak tą. Zostanę przy tej Vibo High Gloss. Ona ma taki kolorek. No, i ją sobie teraz nałożymy. Więc tak, tak się prezentuje skończony makijaż. Jeszcze na sam koniec psikam to wszystko. Utrwalam z Max & More Makeup Spray. Fixing spray. Ciekawe. Okej, więc tak, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie kciuka w górę. I co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!